Gdybyśmy dzisiaj mieli ocenić 2015 rok, to wrócilibyśmy do imprezy, która była dla Ruchu Olimpijskiego najważniejsza w ubiegłym roku. To były pierwsze europejskie igrzyska organizowane przez Europejski Komitet Olimpijski. Miały one miejsce w Azerbejdżanie, w Baku, świetnie zorganizowane, na znakomitych obiektach przeprowadzone. Był to ogromny sukces Europejskiego Ruchu Olimpijskiego. Jako polska reprezentacja wypadliśmy przyzwoicie, zdobyliśmy 20 medali, 2 medale złote, 8 srebrnych i 10 medali brązowych. Był to nasz duży sukces. Miniony rok to rok sukcesów, porażek. Tak jak wszędzie, w sporcie my jesteśmy przyzwyczajeni, że nie zawsze jest sam sukces. Trzeba przejść tą szkołę życia, trzeba czasami przezwyciężyć swoje słabości i mam taką nadzieję, że ta wychowawcza rola jest często decydująca. Przed nami Rio de Janeiro, ale wcześniej Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Lillehammer, które również z punktu widzenia naszego działania są dla nas niezwykle ważne. Chciałbym serdecznie podziękować naszym sponsorom, partnerom, dzięki którym realizujemy nasze statutowe zadania. Bez ich pomocy i wsparcia byłoby to niemożliwe. W 2016 roku szanse mamy większe, chociażby z tego powodu, że ten rok jest o jeden dzień dłuższy. Dziękuję bardzo. Wszystkim chciałem życzyć sukcesu. Sukcesu w 2016 roku, roku ważnym, bo jak pan prezes mówił przed chwilą, tyle niezwykłych wydarzeń sportowych czeka nas w tym roku. Nawet nie chcę myśleć o tym, jak będziemy przeżywali olimpiadę, nawet nie chcę myśleć o tym, jak będziemy przeżywali Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej, czy później Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. To będą z całą pewnością ogromne emocje. Wierzę w to głęboko, że po tych emocjach będziemy szczęśliwi, że nie dostaniemy zawału serca. Szanowni Państwo, jeszcze raz życzę sukcesów. Wierzę w to, będę trzymał kciuki. Zapewniam Państwa o tym, że prezydent Rzeczypospolitej jest zawsze z Wami, niezależnie od tego, czy jest wielki sukces, czy czasem tego sukcesu nie udaje się osiągnąć. Ja nie mówię o porażkach, ja mówię, czasem nie udaje się wygrać. Proszę Państwa, życzę wszystkiego dobrego całej rodzinie olimpijskiej. Dziękuję także jej przyjaciołom, wszystkim tym, którzy angażują się w to, żeby pomagać sportowcom w tym, żeby osiągali sukces. Dziękuję sponsorom, dziękuję wszystkim, którzy udzielali i udzielają wsparcia. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Szanowni goście, wielka rodzina olimpijska, a przede wszystkim wy, którzy jesteście dzisiaj bohaterami pierwszego planu dzisiaj, czyli nasi mistrzowie. To dla was szczególny rok. Rok wyjątkowy, rok, który będzie prawdopodobnie dla większości z was okresem spełniania najskrytszych, najbardziej istotnych w życiu marzeń. I życzę wam, cytując Jana Kulczyka, który był z nami tutaj przez ostatnich kilka lat, żebyście zdobywali świat, żebyście realizowali swoje marzenia dla siebie, dla nas i dla Polski. Powodzenia.
Życzę naszym sportowcom przede wszystkim zdrowia i unikania kontuzji. Życzę, żeby marzenia ich się spełniały, żeby do Rio pojechało jak najwięcej polskich sportowców i żebyśmy z tego Rio wszyscy nasi sportowcy wrócili z takim poczuciem dumy i tej satysfakcji ze swojego występu.